Siemanko, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku serii na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim, na hotelu, jak tutaj możecie zauważyć. Otóż, no, zatrzymałem się tutaj przespać. Dzisiaj troszeczkę inna trasa w ogóle. Słuchajcie, jak tutaj już powoli możecie zauważyć, jestem tutaj osobówką. Z tego względu, że do załatwienia mamy w zasadzie dwa frachty, a ja po prostu jako jedyny jestem wolny, reszta jest w trasie. Rozumiecie? Wejdziemy sobie może do auta. Troszeczkę zimno na dworze. Otóż sytuacja wygląda następująco. Mam do załatwienia sprawy w dwóch miejscach. Jedno jest pod Gorzowem, to jest wioska taka. Drugie musimy pojechać kawałek dalej, bo aż gdzieś tam pod Dziwnów. Na takie gospodarstwo. Otóż słuchajcie, no mamy dwa frachty tam do nich, ale no nie wszystko jest jeszcze dopięte na ostatni guzik. No. A trzeba by było jechać. Słuchajcie, odpalimy. W międzyczasie opowiem wam o samochodzie. Słuchajcie, otóż samochód, którym obecnie jadę, to BMW X6. Proszę ja was, M50D, silnik 3-litrowy diesla. Jest to oczywiście mój prywatny samochód. Otóż jakiś czas temu moja żona stwierdziła, że czas na zmianę, jeżeli chodzi o samochód. I po prostu takie coś żeśmy kupili. Wiecie co, pojedziemy troszeczkę inaczej niż ten GPS pokazuje. Nie chce się przez środek miasta wabrać. No, nie można narzekać na brak mocy w tym samochodzie. Nie pamiętam, ile to dokładnie ma mocy, ale z 300 parę koni, jeżeli dobrze pamiętam. Już mi się nie chce teraz sprawdzać tam do dowodu. Otóż no słuchajcie, na auto sam z żoną konfigurowałem. Na stronie BMW zamówiliśmy. Jest taka możliwość na stronie BMW. Otóż słuchajcie, skrzynia, mamy tutaj 6-stopniowy manual. Domyślnie jest tutaj montowany 8-stopniowy automat. I to jest dla mnie paranoja, że trzeba za manualną skrzynię sobie dopłacać. Gdzie zdawało mi się, że bardziej powinno być, że za automat się powinno dopłacić. Ale automatu nie chciałem, ja lubię, wiecie co, no w ciężarówce to jest wygoda, ale w samochodzie jakoś, nie wiem, lubię się pobawić tymi biegami. Teraz wyjedziemy z miasta, to wam pokażę, jakiego to ma buta. Słuchajcie, no, odcinek nagrywam z samochodu z tego względu, że w tym tygodniu będzie dość ciężko ogólnie z chwilą na nagrywanie, więc teraz jako taką znalazłem, więc po prostu nagrywam. Z jednej strony w sumie spełniam też, że tak powiem, prośbę jednego z moich widzów, nie pamiętam czy pod ostatnim, czy pod przedostatnim, chyba pod przedostatnim filmikiem. Powiedział, że bardzo mu się podobają odcinki z osobówek, więc no, ma. No i teraz buta robimy. No powiem tak, jak ktoś chce sobie poszaleć, to sobie poszaleje takim samochodem. W zasadzie w życiu nie myślałem, że taki samochód sobie kupię. Aczkolwiek stwierdziłem tak, jeżeli już siadam w tą osobówkę, to jeżdżę kupę kilometrów, albo coś załatwić się do domu. No i w zasadzie no to będzie takie najwygodniejsze. Ma też dużo miejsca, prawda? No. To są rzeczy takie, które szukałem po prostu. Mamy godzinę, nie powiedziałem, mamy... jakoś to będzie, nie, 6:30. Jedziemy, załatwimy po prostu, co tam trzeba załatwić. Odcineczek, mówię, dzisiaj szybki dość. Ale chciałem dla was coś nagrać w tym tygodniu. A mówię, a później nie wiadomo, czy będzie okazja do tego. Mówię, mam nadzieję, że nie tylko jednej osobie podobają się odcinki z osobówek. Myślę, że jakaś odskocznia.
Cholera, teraz będziemy się ciągnąć za nim. Muszę przyznać, że BMW X6, no stylistycznie auto nie musi się podobać, bo jest dość dziwnie zbudowany. Z tyłu tak naprawdę rozwiązanie jest bardzo średnie. Otóż dach idzie tak po skosem, jest ścięty. I w zasadzie jakbym ja miał jeździć z tyłu, to dla mnie męczarnia, bo jest za nisko. Ja do najmniejszych nigdy nie należałem. Dla mnie zawsze miejsca było dość mało, no ale no słuchajcie, no jak do kombiaków nie jednych wchodzę na bez problemu, no to nie powinno być i problemu z takim samochodem, z SUV-em, no nie wiem, no kurwa, ten bym mu się zarzeka, że to jest crossover, ale chuj mnie tam to boli. Z tymi SUV-ami to też śmieszna sytuacja, niby terenówka, ale w teren nie pojedziesz. Bo jak to się skończy, to wiadomo. Tutaj coś z tego, co pamiętam, jest... Mówił mi gościu za kempingami, kurwa, tam gdzieś. Tu jest. Zobaczmy, zobaczmy. Jest jakieś miasteczko. O, chyba widzę kempingi. Tak, są kempingi. No, jest jakaś budowa. Dobra, trafiliśmy. Kurwa, może w pełni tam nie będę wjeżdżał. Żeby nie upieprzyć samochodu. Tutaj może sobie stanę na chwilkę. Coś to zaraz przestawimy. Dobra, słuchajcie, pójdę załatwić co muszę załatwić i za parę minut jestem z powrotem, będziemy jechać dalej. No i dobra, już jesteśmy. Sprawę załatwiłem, teraz jedziemy pod Dziwnówek. No słuchajcie, najszybszą drogą tak naprawdę byłoby, jakbyśmy się cofnęli z Zagorzowem, wjechali na S3 i tam później A6 i popędzili. I tam później na Nowogard zjechali. Dobrze mówię? Coś... Tak, dobrze mówię. Aczkolwiek dostałem cynk, że na S3 jest wypadek akurat w tą stronę. Są bardzo duże utrudnienia, korki. To na S3 w sumie normalne jest. Tak więc pojedziemy troszeczkę inaczej. Pojedziemy teraz w lewo na Piłę. Miniemy Piłę. No i stamtąd sobie pognamy w stronę A6. Na A6 na chwilkę wjeżdżamy. I później już deal do na miejsce docelowe. Tutaj sobie jakaś pani stoi ze śmietniczkiem z przodu. Dobra, kurwa, nie szaleję, bo jeszcze mnie złapie. Słuchajcie, no jakoś zbytnio się nie śpieszymy, tam nie mam umówionych termin. Oczywiście tam zapowiedziałem, że dzisiaj przyjadę. No byłby przed wieczorem, no nic się nie zapowiada, że mi jechał aż tyle. Do zrobienia mam jakieś 260 km. Tak więc wcale tak dużo nie ma. Wiecie, no dzisiaj bida nawet kawy nie mam. Nie, ale co, chcę jak najszybciej to załatwić. Będę musiał wracać na bazę, no i na trasę jechać oczywiście. Dobra, dzięki. Tutaj, kurde, nie wiem po jaki grzyb ludzie te takie podłoże jak tutaj te kociołby stawiają. Zamiast asfaltem wylać chodnie.
Gorzej się zdecydowanie po tym jeździ. No ale to już nie ode mnie zależy, nie ja to robię problem. No muszę przyznać, że jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby któryś spod świateł się chciał ze mną ścigać. Są te kurde, zazwyczaj jakieś buraki i tak dalej. Golfem jakimś podjedzie, bo starą bębką rozjebaną. I pajacuje. No ale takie czasy, tacy ludzie, no nic nie zrobimy. Słuchajcie, no auto ma jakby dwie opcje jazdy. Sportową i komfortową. Obecnie mam na komfortowej z tego względu, że na sportowej auto lubi sobie paliwa trochę zeżreć. Tak więc mówię, po prostu nie ustawiam sportowego, no bo nie ma sensu. Nigdzie i tak nie będę zapieprzał. No a wiadomo, no po prostu szkoda paliwa. Paliwo co prawda na bazie mam, o, już widzę. I wtedy kogoś tam dotrzymało. Paliwo, no wiadomo, na bazie można sobie zaatakować za darmo, no ale no, co po co? No, nie ma sensu, po co? Lepiej do ciężarówki zaatakować. Słuchajcie, w międzyczasie Scania stoi na bazie. Mieli w sumie tam chłopaki koła wymienić, a one są do wymiany już. I w zasadzie kupiłem nowe felgi. Takie dość fajne. Znalazłem, więc no stwierdziłem, że tam lekka zmiana kosmetyczna. Bardzo, bardzo fajnie mi się tam podoba. W następnym odcinku oczywiście prawdopodobnie siądziemy sobie na Scanie z powrotem. To wam pokażę, jak to wygląda efekt. Słuchajcie, no jest dość mała szansa, że jeszcze w tym tygodniu jakiś film będzie. Chociaż może się zdarzyć, że będzie, ale w następnym tygodniu to już na pewno. Wjeżdżamy do Piły. A i też słuchajcie, ten film nie wiem kiedy się pojawi. Ja go nagrywam we wtorek. A kiedy on się pojawi, nie mam pojęcia, no bo różnie bywa to z czasem. Jeżeli dzisiaj zdążę wrócić na bazę, to go wiecie, zwrócić i będę miał jeszcze trochę czasu, to postaram się go wam zmontować. A jeżeli nie, no to po prostu na dniach będę próbował. Mam goście przed nami, coś tutaj. Znak. Znaku nie widział. Z 3,5 tony miały nakaz w lewo jechać, no ale. Piłę lubię tutaj z jednego względu, zaraz wam pokażę, tylko sobie skrócimy. Jadę sobie spokojnie, a tu co? Komisariat, no to dzida. Punktów dużo nie mam. Kurwa, gdzie jest teraz prawko zabierają? Będę miał pajacowanie, kurwa. Droga ładna, można sobie troszeczkę przycisnąć. Może sobie nim kiedyś pojechać do Niemiec na autostradę.
Słuchajcie, no teraz może tak jeszcze poruszę jedną sprawę związaną z firmą. Otóż słuchajcie, w planach już niedługo mamy zmiany w taborze. Otóż no słuchajcie, tak jak wspomniałem, no Scania P, solówka nie sprawdza się i będzie sprzedana. Myślimy też, żeby sprzedać Mana. Nowy kierowca dostanie Volvo FH. Co do nowego kierowcy, to już jest on wybrany. No szlaki będzie ruszał w tym tygodniu. W czwartek podejrzewam. Dopiero w czwartek ma to przyjechać na bazę, to ja mu coś tam wszystko wytłumaczę, kluczyki dam. Wiecie jak to. W zasadzie jest to mój dobry znajomy. Tak więc mówię, no szuka roboty, zgłosił się. A przynajmniej go znam, wiem czego się spodziewać, czego się nie spodziewać, więc podanie napisał dobre i... To nie ma co wydziwiać. No i co z tego, że kawałek tej ekspresówki, skoro znowu miasto. Już coraz bliżej jesteśmy, zaraz powoli się zbliżamy do Oszuckiej autostrady. Zaraz sobie tam wjedziemy, kawałek dosłownie on przejedziemy i zjeżdżamy znowu na szosę. Słuchajcie, no drogi powrotnej na bazę już kamerować nie będę. Z tego względu, no wiadomo, że to jest troszeczkę dłuższa trasa. Nie chcę, żeby filmik trwał bardzo długo, tak więc w Dziwnowie po prostu już tam na miejscu, gdzie obecnie jadę się, rozejdziemy. Piszcie, jeżeli wam się podobają te odcinki z osobówki, no to coś tam myślę, może od czasu do czasu, żeby nagrać, może jak nie wiem, do domu wracam czy coś. Czasem się zdarza, że tą osobówką jeżdżę w końcu. My tutaj w lewo będziemy zjeżdżać na 6. Słuchajcie, co do konfiguracji tutaj BMW, wierzcie mi, że na stronie BMW możecie tak skonfigurować swój samochód, naprawdę dopasować wszystko do swoich potrzeb. Tak więc mówię, co wam się podoba, wnętrze tapicerki w środku, te wstawki jakieś, jakie mam tutaj drewniane, wszystko to możecie sobie skonfigurować. Kierownicę wybrać, oczywiście silniki, takie rzeczy, no bardzo fajna sprawa. Puścisz mnie, puścisz. No i w zasadzie już tutaj musimy zjeżdżać. W stronę Nowogardu. I będziemy jechać w lewo. W zasadzie jakbyśmy się cofnęli na S3, to już byśmy kurwa może na miejscu byli. Nie mam zamiaru w korkach stać. Tutaj kurde, zwolnię trochę, bo pamiętam, że tutaj jest policja, lubi często stać.
Już a nie, to ITD tylko. A w tych okolicach właśnie zawsze sobie lubi policja, bo ITD stać, więc jeżeli jedziecie tą drogą, no to radzę nie pędzić. Bo to różnie z nimi bywa. O, wahadło jakieś. Ta droga już kupę czasu jest w remoncie. No i musimy trochę stać. O, już jakaś widzę budowa. No nie, dobra, i tak musieliśmy nam nadjechać, tak. Widzę, że Nowogard w przebudowie jest. No ale całe szczęście, i tak tędy jechaliśmy, i tak to. Coś jest nie tak. Znak pokazywał, że tutaj jest droga z pierwszym, a tutaj jednak trzeba ustąpić. Nie wiem, czy to spowodowane objazdem jest, czy co. Ruch dzisiaj znośny, przynajmniej na tych drogach. Myślałem, że skoro jest 3 zablokowane, no to będzie tutaj ruch jednak dość duży. No ale jak widać, nie jest źle. Tutaj widzicie wnętrze bardzo funkcjonalne, dość dużo opcji. Bardzo mi się podoba, że komputer tutaj pokładowy, na którym teraz jest GPS, ma dużo opcji. Widzicie, możemy sobie go przełączyć tutaj, dowolnie modyfikować, co jest bardzo, bardzo fajną sprawą. Kupę informacji możemy uzyskać, dostosować fotele, muzykę, nagłośnienie, co sobie chcemy zrobić. Dobra, będziemy tutaj w lewo skręcać, już jesteśmy blisko, bardzo blisko miejsca docelowego. To jest najgorszy ten powrót, cholera, nie chce mi się. No ale jak trzeba, to trzeba, no co zrobicie? Auto bardzo fajnie się drogi trzyma. Tak więc mnie to zadowala. Komfortowe jest. No spełnia moje oczekiwania co do niego. No, no przyznaję bez bicia, że taki samochód jak potrzebowałem, taki dostałem. No jeśli ktoś jeździ, ma dużo pieniędzy, ktoś dużo jeździ, ma dużo pieniędzy, dalekie trasy robi, no to ja taką BMW polecam. Bardzo, bardzo, cholera, kurwa, że kurczaka nie przejechał. I tutaj w zasadzie mamy miejsce docelowe. Nigdy nie wiem, gdzie u tego gościa postawić, aż parę razy u niego byłem.
Tutaj może zjadę. Dobra, stanę tutaj, jak coś tu się przestawi, oczywiście. Gaszę silnik. Słuchajcie, no dzięki wam wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie, czy odcinki zasobówek są fajne, czy wam się nie podobają. W zasadzie, no... Dzisiaj taki zrobiłem odcinek zasobówki, no żeby w ogóle nie był odcinek w tygodniu. No, przy okazji prośbę widza jednego spełniłem. Piszcie, czy wam się podoba. Czy chcielibyście jeszcze jakiś tam... Nie mówię, że ja będę tylko osobówką mieć. Tam czy od czasu do czasu jakiś filmik z osobówki chcecie, czy nie. A wam jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję jeszcze raz wam ślicznie za komentarze i łapki pod ostatnimi dwoma filmikami, bo naprawdę jest ich bardzo dużo, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że i ten odcinek taką samą oglądalność osiągnie. Tak więc do zobaczenia. Oczywiście zapraszam was na kanały i na fora podane w opisie. No i do zobaczenia być może w tym tygodniu, być może w następnym. Cześć!